W zadaniu siódmym musimy określić liczbę wszystkich rozwiązań następującego równania. Żeby to zrobić, no to my po prostu rozwiążemy to równanie, czyli wskażemy wszystkie jego rozwiązania, a następnie policzymy, ile ich jest. Lewa strona tego równania jest dana w postaci iloczynowej, a po prawej stronie mamy 0. W takiej sytuacji, jeżeli musimy sprawdzić, kiedy iloczyn kilku czynników, w tym przypadku dwóch czynników, jest równy 0, no to musimy po prostu przyrównać każdy z nich do 0. No bo iloczyn kilku czynników jest równy 0, jeżeli przynajmniej jeden z tych czynników się wyzeruje, czyli nasze równanie jest spełnione, jeżeli albo 2x minus 3 jest równe 0, albo to drugie, ten drugi nawias, czyli x kwadrat minus x jest równe 0. Czyli pozostaje nam teraz do rozwiązania to równanie i to równanie kwadratowe. To jest równanie liniowe, więc je rozwiązujemy w ten sposób, że najpierw przenosimy liczbę na prawą stronę, czyli mamy 2x równa się 3 i teraz dzielimy równanie obustronnie przez 2, otrzymując, że x jest równy 3 drugie. No i to jest jedno rozwiązanie naszego równania. No a stąd wyliczymy kolejne rozwiązania. Żeby rozwiązać to równanie kwadratowe, to możemy na przykład policzyć deltę, albo prościej wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias, którym w tym przypadku jest x, wyciągamy x przed nawias i z pierwszego wyrazu zostaje nam po prostu x minus i z drugiego tylko 1. No i to ma być równe 0 i tu znowu mamy postać iloczynową, czyli jeden czynnik razy drugi czynnik w nawiasie ma być równe 0, czyli albo pierwszy czynnik, czyli x jest równy 0, lub też drugi czynnik, czyli x minus 1, musi być równe 0. Tu mamy od razu dane drugie rozwiązanie, a z tego równania wyliczymy trzecie rozwiązanie, po prostu przenosząc jedynkę na prawą stronę, otrzymamy, że x może być równy również 1. No i to jest trzecie rozwiązanie dla naszego równania, czyli mamy raz, dwa, trzy rozwiązania, zaznaczamy odpowiedź D.